jak w robocie? Słabo. Czyli? Marna kasa. A u was? Sesja skończona. Idź do roboty. Co to jest? Co to jest? Pink Floyd. Tak, na pewno. Cena wzrosła. Cena czego? Tych obrazów. Ty? Tak. Czyje to? Jego ojca. Ale kto namalował? Malarz Gerard Konopacki. Znany? Coraz bardziej. Będzie wernisaż. To po ile będą? Raczej dużo. Pewnie jakiś lewak. Gdzie są obrazy? Nie mam pojęcia. To była kradzież. Mariusz! Mariusz! Ukradziono obrazy. Ktoś się musiał włamać. Jakby był dostęp do broni palnej, to by nie było czegoś takiego. Halo? Co? Dobrze. Dobrze. To do usłyszenia. Co się stało? Dzwonił mój ojciec. I co mówił? Przyjedzie malarz. Gerard Konopacki? Tak. Chcę zabrać obrazy na wernisaż. Kurwa. Może zgłośmy to na policję. Słyszeliście w nocy jakieś dźwięki? Nie. Ojciec mnie wydziedziczy. Jak to? No jak się dowie. Aha, to słabo. Jesteśmy w dupie. To co robimy? Może sami namalujmy. Debil. No to może dajmy mu jakiś inny obraz. Jak to? Czytałem ostatnio, że PH Pa jest teraz rano. Pewnie jest na kacu. A ma ktoś z was jakiś obraz? Ja mam. No i jak? Podpiszmy się. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry. Gerard Konopacki, artysta plastyk. Oto pański obraz. Co to kurwa jest? Przepraszam, była kradzież. Nie do końca. Co? Sprzedaj mnie na Allegro. Nie miałem kasy. Tak? A ja spałem z twoją siostrą. A ja z twoim bratem. Mm-hmm.
Drogi Mariusz, na wniosek naszych klientów, szanownych panów Antoniego Byka i Stanisława Wierzbińskiego, którzy zgłosili, iż skonsumował pan zamówiony przez nich przy użyciu naszej usługi posiłek, zostaje pan dyscyplinarnie wydalony z pracy jako kurier Glovo. Sprzęt oraz kartę płatniczą Bankable ma pan obowiązek zwrócić do placówki Glovo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ulicy Marynarskiej 38 w Warszawie, w trybie natychmiastowym. Pieniądze zarobione w usłudze Glovo zostają panu wypłacone pierwszego dnia następnego miesiąca. Glovo Warszawa.